Zatrzymało mnie dzisiaj to słowo Piotra, który mówi o Jezusie i mówi, że Jego życie, Jego posłannictwo zostało potwierdzone czynami, cudami i znakami. Ciekawe, że Piotr jakby na pierwszym miejscu mówi, że posłannictwo Pana Jezusa zostało potwierdzone czynami, dopiero później cudami i znakami. Nieraz myślimy, że tym, co najbardziej jakoś potwierdza prawdziwość naszej wiary, to są właśnie jakieś cuda, jakieś znaki, jakieś nadzwyczajne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Tymczasem Piotr chce nam powiedzieć coś innego, że to czyny Pana Jezusa, czyny, czyli Jego męka, Jego śmierć, Jego wydanie się za nas, czyny, które płynęły z miłości, nie cuda, których dokonywał całymi dziesiątkami, ale te czyny, czyny miłości, to najbardziej potwierdziło prawdziwość Jego posłannictwa. Tym, co najbardziej potwierdza naszą wiarę, nie są jakieś nadzwyczajne wydarzenia, jakieś cuda. Dobrze, jeśli one są, chwała Bogu, ale tym, co najbardziej może potwierdzić naszą wiarę, to są właśnie konkretne czyny, czyny płynące z miłości.